Cześć, witam w kolejnym wydaniu Teletygodnika. Dziś przeglądnę numer 13. Zwrócić okiem na dzisiejszą okładkę. Na dzisiejszej okładce Anna Dymna, specjalnie dla Teletygodnia, a także Wielkanoc w TV, Disney, koncert spełnionych życzeń, rolnik szuka żony, autentyczni, familiada, pasja, misterium, męki pańskiej, Gianni, syn Boży, cudowny chłopak i Piotruś Królik, a także wywiad Marcin Prokop. Tak wygląda dzisiejsza okładka, teraz czas rzucić okiem do środku. Na początek o tym się mówi i familiada. Opiszą się wiedzą, przed kamerami radzą sobie znakomicie, ale czy zawsze? Święta to czas, gdy w popularnych teleturniejach występują ludzie znani z telewizji, dziennikarze, aktorzy, sportowcy, którzy już tradycyjnie wygraną swojej drużyny przeznaczają na cele charytatywne. W tym roku nie może być inaczej. W wielkanocnym odcinku familiady 31 marca, godzina 14 TVP2, naprzeciwko siebie staną grupy na co dzień zgodnie współpracujące w pytaniu na śniadanie, a więc dziennikarki kontra dziennikarze. Dzień później, 1 kwietnia, godzina 14, TVP2, rywalizować będą ze sobą dziennikarze z TVP Sport i Panoramy. Czas teraz na hity seriale. Wśród tegotygodniowych propozycji nowości Szpital Świętej Marii. Perypetie personelu ze szpitala w Toronto. Zespół pielęgniarzy i pielęgniarek z poświęceniem pomaga chorym. Nie szczędzą wysiłku, chociaż w ich życiu prywatnym również nie brakuje dramatycznych zawirowań. Premiera tego serialu w środę 3 kwietnia o 22 w AXN. I druga z nowości, Kot. Wysłani na misję w ogarniętym wojną kraju, australijscy żołnierze zostają schwytani przez bojowników. W niewoli kręcą filmiki, dzięki którym zyskują sławę, ich pułkownik jest wściekły. Premiera tego serialu w środę 3 kwietnia o 21 w Kanal Plus Premium. To teraz na hity, produkcje dostępne w sieci. Wśród tegotygodniowych propozycji premiery, Buntowniczka Nel. Efektowna i dynamiczna, feministyczna opowieść z pogranicza gatunków, której twórczynią jest Sally Wainwright, Happy Valley. Brytyjska scenarzystka znów skupia się na postaci kobiecej, dodatkowo umieszczając swoją historię w XVIII-wiecznej Anglii, przełamując stereotyp uległej bohaterki kojarzonej z adaptacjami powieści Jane Austen. Louisa Harland, znana z nieszablonowego Derry Girls, z podobną świeżością gra tytułową charyzmatyczną Nell, która wrobiona w morderstwo staje się budzącą strach rozbójniczką. Ten serial dostępny będzie od 29 marca na Disney+. Kolejna z premier to ósemka ze sternikiem, opowiedziana przez George'a Clooney'a prawdziwa historia młodych amerykańskich sportowców, którzy zdobyli złoty medal na olimpiadzie w Berlinie w 1936 roku. Bezdomny Joe Rance, Callum Turner, studiuje inżynierię na Uniwersytecie Waszyngtońskim. Postanawia dołączyć do drużyny wiślarskiej, gdyż miejsce w załodze gwarantuje pracę i dach nad głową. Początkowo nie ma sportowych ambicji. Obserwujący go szkoleniowiec L. Ulbrichtson, Joel Edgerton, dostrzega jednak jego nieprzeciętny talent. Ten film dostępny będzie od 29 marca w Prime Video. I jeszcze jedna z premier, Musika. Wypełniona gorącymi rytmami, opowieść o młodym mężczyźnie uwikłanym w miłosny trójkąt, który stara się balansować między latynoskim dziedzictwem kulturowym, miłością i nieprzerwanie brzmiącą w jego umyśle muzyką. New Jersey. Brazylijczyk Rudy w tej roli, reżyser filmu Rudy Mancuso, jest aspirującym artystą. Ma problemy z wyborem życiowej drogi, co niepokoi zarówno jego matkę, którą wciąż mieszka, jak i dziewczynę. Punktem zwrotnym staje się dla niego spotkanie z Isabelą, która rozumie go lepiej niż ktokolwiek inny. Ten film dostępny będzie od 4 kwietnia w Prime Video. W ramach hitów sieci po raz kolejny będę przeglądał magazyn Netfilm. I czas na kolejne premiery. Na początek Piękna Gra. Historia angielskiej drużyny bezdomnych piłkarzy, której zawodnicy razem z trenerem Malem, Bill Nighy, puszczają Londyn i udają się do Rzymu, aby wziąć udział w organizowanym rokrocznie turnieju piłkarskim Mistrzostwach Świata Bezdomnych w piłce nożnej. W ostatniej chwili zapada decyzja o tym, że do zespołu dołączył utalentowany napastnik Winnie. Michael Ward, który musi jednak pokonać własne problemy i otrząsnąć się z dawnych niepowodzeń, aby pomóc drużynie zdobyć tytuł, a samemu wrócić do normalności. W Rzymie zaś, jak to w życiu, zdarzyć może się wszystko. Zrealizowana przy wsparciu Homeless World Cup,
film opowiada o drugiej szansie. Tytuł nawiązuje do spopularyzowanego przez Pelego określenia piłki nożnej jako pięknej gry pełnej wdzięku i współpracy, która ma moc zmieniania życia na boisku i poza nim. To film o zwycięstwie wbrew przeciwnościom losu, pokazuje radość, dramat i emocje związane z tym prawdziwym turniejem oraz ogromny potencjał ludzi pozostawionych w tyle przez społeczeństwo, mówi producent Graham Broadbent. Dla głównych Bill Nighy i Valeria Golino. I ten film dostępny będzie od 29 marca na Netflixie. Kolejna z premier to Cena strachu. Kiedy na pustyni w Ameryce Południowej szyb naftowy staje w płomieniach, życie mieszkających po bliskim obozie uchodźców jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Eksperci z firmy wiertniczej dobrze wiedzą, w jaki sposób zapobiec katastrofie. Jedynym możliwym rozwiązaniem jest detonacja szybu za pomocą nitrogliceryny i trzeba jej dokonać w ciągu 24 godzin od wybuchu pożaru. Zespół specjalny, który ma dokonać całej operacji, zostaje wyposażony w niezbędne materiały. Wkrótce dwie ciężarówki z 200 kg materiałów wybuchowych wyruszają w kierunku pustyni. Do pokonania mają 800 km, tak daleka trasa po nierównym, wyboistym terenie, pełnym min i dodatkowo kontrolowanym przez uzbrojonych rebeliantów, sama w sobie jest drogą śmierci. Tymczasem czas ucieka, a wysłannicy mają już niecałe 20 godzin na dotarcie do celu. Film jest adaptacją francuskiej powieści George'a Ornoda z 1950 roku. Pre głównych Frank Gastambide, Alban Lenoir, Anna Girardot i Sofiane Zermani. I ten film dostępny będzie od 29 marca na Netflixie. Kolejna z premier to Casa 2. Mija rok od kiedy Mali Wells, Rudolph, zakończyła swój bardzo publiczny rozwód z miliarderem technologicznym Janem Nowakiem z Katz. Po 20 latach spędzonych u boku mężczyzny kobieta świetnie radzi sobie w roli szefowej organizacji filantropijnej w fundacji Wells. Skupiona głównie na działalności charytatywnej Molly, wyrzekła się wszelkich nowych związków z mężczyznami. Wolna, niezależna i w końcu, jak chciała, samotna, może w każdej chwili liczyć na swojego zaufanego asystenta Nicholasa, Booster. Mężczyzna gorliwie spełnia każdą jej zachciankę od czasu do czasu, karmiąc swoją szefową koktajlem z jarmużu wzbogaconym ginem. Dla głównych Maya Rudolph, Michaela J. Rodriguez, Joaquin Booster, Dan Funches i Ned Faxon. I drugi sezon tego serialu dostępny będzie od 3 kwietnia w Apple TV+. Kolejna z premier to Ripley. To najnowsza produkcja inspirowana stworzoną przez Patricia Highsmith postacią psychopaty Tama Ripleya. Autorka napisała cykl powieściowy, w skład którego wchodzi 5 książek. Pierwsza, Utalentowany pan Ripley, została wydana w 1955 roku. Kolejnymi były Ripley pod ziemią, Gra Ripleya, Uczeń Ripleya i wreszcie wydana prawie 40 lat później, w 1991 roku, Ripley pod wodą. Tam Ripley to młody mężczyzna, który nie ma stałej pracy, podejmuje się więc różnych zajęć, by zarobić. W Nowym Jorku lat 60. XX wieku nie jest to takie trudne. Pewnego dnia zostaje zatrudniony przez bogatego pana Greenleafa, by pojechał do Włoch i przekonał jego syna Dickiego do powrotu do domu. Rozpoczyna to serię dramatycznych wydarzeń, w których na jaw wychodzi psychopatyczna natura Ripleya. Okazuje się, że od chwili wydania pierwszej powieści tam fascynuje kolejnych filmowców i aktorów. Grali go już Alain Delon, Dennis Hooper, Matt Damon, Barry Pepper, a nawet John Malkovich. W serialu Netflixa ta rola przypadła Andrew Scottowi. Dickiego gra Johnny Flynn, a jego dziewczynę Marge Dakota Fanning. Dla głównych Andrew Scott, Johnny Flynn, Dakota Fanning, Pascal Esposito. I ten serial dostępny będzie od 4 kwietnia na Netflixie. Jeszcze jedna z premier, Fraglesy powracają 2. Po tym, gdy skała Fraglesów rozbłysnęła światłem, a przyjaciele rozpoczęli wspólne świętowanie, wydaje się, że już nic i nikt nie jest w stanie zepsuć magii świąt, ale wkrótce mieszkańców Fraggle Rock mogą czekać dość poważne zmiany. W domu należącym do Ducka i Sprackera zostanie bowiem namierzona dziura prowadząca do zaczarowanego świata. Oznacza to nieco innego jak wyłącznie problemy dla Gobbo, McKeya, Wembleya, Bubera i Reda. W drugim sezonie będą oni zmuszeni skonfrontować się ze swoją przeszłością i zaakceptować pewną współzależność z nieprzyjaznymi im dotąd duzerami i gorgami. Wszyscy stawiają czoło wyzwaniom z humorem i nowymi piosenkami. W drugim sezonie wystąpią gościnnie m.in. zdobywczyni Oscara Ariana DeBose oraz nagrodzeni Emmy Catherine O'Hara i Brett Goldstein. Na mariodetkowym show Jima Hensona z 1983 roku wychowały się pokolenia fraglesomaniaków. Gdy po latach mieszkańcy Fraggle Rock powrócili w musicalowej formie, udowodnili, że są równie zabawni co kilka dekad temu.
Drugi sezon tego serialu dostępny będzie od 29 marca w Apple TV+. To by był przegląd magazynu Netfilm, a teraz wracam do Teletygodnia i czas teraz na hity z kategorii dokument i wśród tego tygodniowych propozycji premiery Małe Wielkie Podróże. Opowieść o stworzeniach, które przemierzają nieznane, pełne zagrożeń tereny, aby znaleźć nowy dom lub partnera. Odległości nie są duże, ale dla malutkich odkrywców to prawdziwe wyzwanie. Premiera tego programu w poniedziałek, 1 kwietnia o 12:15 w BBC Earth. Kolejna z premier to Nazywam się Alfred Hitchcock. W tym dokumencie sam Hitchcock prowadzi widzów przez swoją twórczość, zarówno najsłynniejsze obrazy, jak i te mniej znane. Opowiada też o sposobach na grę z odbiorcą swoich dzieł. Premiera tego programu w niedzielę 31 marca o 9:50 w Ale Kino Plus. Kolejna z premier to Starożytne cywilizacje Azji 2. Peter Lee przedstawia widzom miejsca, które są dumą Azji Południowo-Wschodniej i uważane są za dziedzictwo ludzkości. Przybliża też słynne postacie związane z jej bogatą historią. Premiera tego programu w poniedziałek 1 kwietnia o 21:50 w Planet Plus. Kolejna z propozycji to Nasz człowiek w kosmosie. Filmowcy towarzyszą doktorowi Sławoszowi Uznańskiemu w Centrum Astronautów w Kolonii w trakcie przygotowań do wyprawy na orbitę. Polak ma wyruszyć w kosmos jeszcze w tym roku. Premiera tego programu w niedzielę 31 marca o 16:00 w TVN24. Kolejna z premier to Seks i muzyka. Seks i muzyka są ze sobą nierozerwalnie splecione. Teksty piosenek mówią o ludzkich grzechach i pragnieniach. Autorka sprawdza, czy utwory mogą wpływać na zachowania erotyczne słuchaczy. Premiera tego programu w środę 3 kwietnia o 23:00 w Planet Plus. Kolejna z premier to Dzień dobry, śniadanie 2. Martyna Chomacka proponuje porcję przepisów na pierwszy posiłek dnia. Przyrządzi dania, które wzmocnią odporność i zadziałają prozdrowotnie. Zdradzi sprawdzone pomysły na Wielkanoc. Premiera tego programu w sobotę 30 marca o 9:55 w Kanal Plus Kuchnia. Kolejna z premier to Gardener's World 16. Seria emitowana w telewizji od 50 lat doczekała się kolejnego sezonu. Widzowie znowu będą mogli czerpać pełnymi garściami ze skarbnicy wiedzy o urządzaniu i pielęgnacji ogrodów. Premiera tego programu we wtorek 2 kwietnia o 16:45 w Kanal Plus Domo. I jeszcze jedna z premier, Dzika konfrontacja. W tej odsłonie programu poznamy trzy historie bolesnych konfrontacji z wężami. Dowiemy się, dlaczego dochodzi do ataków na ludzi i jak postępować z tymi gadami, by uniknąć ukąszenia. Premiera tego programu w sobotę 30 marca o 18:00 na National Geographic Wild. A teraz na hity filmowe i wśród tego tygodniowych propozycji premiery w TV Nasze magiczne Encanto. Zaczarowane miejsce, gdzie mieszka rodzina Madrigalów, jest zagrożone. Uratować je może tylko nastoletnia Mirabel, która jako jedyna z familii nie ma magicznych zdolności. Film nagrodzony Oscarem i Złotym Globem. Premiera tego filmu w poniedziałek wielkanocny, 1 kwietnia o 16:40 w Polsacie. I druga z premier, Miłość po angielsku. Historia burzliwego związku Stefana i Brytyjki Emily. Byli kochankowie spotykają się ponownie po 15 latach. Ich uczucie rozkwita na nowo dla miłośników gatunku oraz fanów talentu Piotra Adamczyka. Premiera tego filmu w wielkanocny poniedziałek, 1 kwietnia o 20:00 w Kino Polska. Czas teraz na Wielki Piątek i Pasja, Misterium Męki Pańskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, 12 pieśni pasyjnych. Oczekiwanie na Zmartwychwstanie Pańskie uświetni nam widowisko muzyczne z udziałem Roxany Węgiel, Haliny Młynkowej, Kamila Bednarka, Piotra Cugowskiego i Andrzeja Lamperta. Usłyszymy 12 pieśni pasyjnych. Ich wykonanie zilustrują fragmenty Misterium Męki Pańskiej odegrane przez braci z klasztoru ojców Bernardynów oraz wiernych, którzy wezmą udział w celebracjach na dróżkach Kalwarii Zebrzydowskiej. Widowisko w reżyserii Haliny Przebindy będzie miało strukturę drogi krzyżowej. W rolę narratora czytającego rozważania wcieli się Adam Woronowicz. Nie zabraknie także refleksji ojca Rafała Koblińskiego SJ oraz ojca Tomasza Jarosza CSSR. Przed nami wiele wzruszeń i okazja do świątecznej zadumy. To widowisko do obejrzenia w Wielki Piątek 29 marca o 20:05 w Polsacie.
A teraz Droga Krzyżowa z papieżem, razem w Koloseum. Tradycja odprawiania Drogi Krzyżowej w rzymskim Koloseum ma już 274 lata. Po raz pierwszy odbyła się w 1750 roku i od tej pory trudno wyobrazić sobie z niej Wielkanocy w wiecznym mieście. Co ciekawe, jej pomysłodawcą był święty Leonard Porto Maurizio, żyjący w latach 1676-1751 franciszkanin i misjonarz. To właśnie on, za zgodą papieża Benedykta XIV, założył Drogę Krzyżową w starożytnym amfiteatrze Flawiuszów. Gdyby tego nie zrobił, traktowane jako kamieniołom Koloseum zostałoby przeznaczone do rozbiórki i dzisiaj żaden turysta nie mógłby go zwiedzać. Miliony wiernych na całym świecie nie mogłyby zaś śledzić tego przejmującego nabożeństwa pasyjnego z udziałem onego Ojca Świętego. W tym roku, jak chce tradycja, Drodze Krzyżowej w Koloseum znowu towarzyszyć będą autorskie rozważania. Do tych ubiegłorocznych teksty zaczerpnięto ze świadectw wysłuchanych przez papieża Franciszka podczas jego podróży apostolskich. A jak będzie tym razem? Uroczysta Droga Krzyżowa z papieżem, Wielki Piątek, 29 marca o 21.05 w TVP1. Czas teraz na Wielką Sobotę i Mam Talent, Marcin Prokop. Jestem milczącym kamratem. Od lat zapewnia widzom rozrywkę na najwyższym poziomie. W kilkunastu sezonach w kulisach show Marcin Prokop po raz pierwszy przyjął rolę jurora. W 14 sezonie Mam Talent po raz pierwszy zasiada w loży jurorskiej razem z Agnieszką Chylińską i Julią Wieniawą. Kolejny premierowy odcinek Niezwykłych Stanów Prokopa w TVN, tym razem w poniedziałek 1 kwietnia o 11.05. W czwartej edycji dziennikarz przedstawia Polaków, którzy przyjechali do USA, by wyśnić swój amerykański sen. A nowy odcinek programu Mam Talent w Wielką Sobotę 30 marca o 20 w TVN. A teraz Dzień Dobry TVN. Razem o Wielkanocy. Dzisiejsze wydanie programu będzie miało specjalny świąteczny charakter. Tym razem w studiu pojawi się nie para, ale wszyscy prowadzący śniadaniówkę. Jeśli kogoś zabraknie ciałem, to i tak będzie duchem, a właściwie obrazem, bo połączyć się można z każdym zakątkiem świata. W programie nie zabraknie znakomitych gości. Widzowie mogą liczyć m.in. na rozmowę z Anną Dymną i reżyserką Małgorzatą Szumowską. Goście i prowadzący wspominać będą święta ze swojego dzieciństwa i potrawy, których nie mogło zabraknąć na wielkanocnym stole. W programie pojawią się również bardzo ciekawe materiały filmowe, na przykład o wyplataniu koszyczków na święconkę. To wydanie Dzień Dobry TVN do obejrzenia Wielką Sobotę 30 marca o 7.45 TVN. Czas teraz na Wielkanoc i Dancing with the Stars, taniec z gwiazdami. Cały ten blask, taneczne piruety budzą emocje nie tylko ze względu na gwiazdy. Taniec to także uczta dla oka dzięki ogromnej pracy fachowców. Martyna Lach, kostiumografka programu, komentuje najciekawsze jej zdaniem kreacje, jakie zobaczyliśmy w tej edycji. I tak mogliśmy zobaczyć Roxanę Węgiel i Michała Kasina, a także Dagmarę Kaźmierską i Marcina Hakiela, na Fashion Julię Kurczyńską i Michała Danilczuka, Anitę Sokołowską i Jacka Jeszkę, Filipa Heizera i Hannę Żudziewicz oraz Małgorzatę Ostrowską-Kulikowską i Kamila Gwarę w strojach przygotowanych przez kostiumografkę. A nowy odcinek programu Dancing with the Stars, taniec z gwiazdami w Wielkanoc 31 marca o 20 w Polsacie. Czas teraz na wielkanocny poniedziałek i Dzień Disneya. W świecie fantazji. W ramach Dnia Disneya Polsat zaprasza na filmy Aladdin 9.15, Vaiana Skarb Oceanu 11.50, Zwierzogród 14.15 i Nasze Magiczne Encanto 16.40 oraz na koncert spełnionych życzeń, a my przypominamy garść ciekawostek z życia mistrza wyobraźni. O Disneyu zostały filmy i piosenki ze ścieżek dźwiękowych. Część z nich usłyszymy podczas koncertu spełnionych życzeń, w którym wystąpią Sarah James, Edyta Górniak, Roxy Węgiel, Kuba Badach i Oskar Cyms. Przed nami utwory z filmów Kopciuszek, Mała Syrenka, Kraina Lodu, Zaplątani, Król Lew i wielu innych. Disney koncert spełnionych życzeń w wielkanocny poniedziałek o 20 w Polsacie. Kolejna z premier to Autentyczni, bez udawania. Siłą tego programu jest szczerość, a zaproszeni do studia goście odpowiadają na pytania, których nikt nie ośmielił im się zadać. W tym odcinku przekonamy się, jakie sekrety skrywa Magda Gessler. Zastanawiacie się, czy naprawdę jest tak impulsywna jak w cyklu Kuchenne rewolucje? Już dziś przekonacie się, ile jest prawdy w tej łatce konfliktowej damy. Ikona polskiej gastronomii opowie o miłości, cierpieniu, rodzinie i związkach, gotowaniu i malowaniu. W roli przepytujących ją dziennikarzy wystąpią osoby ze spektrum autyzmu. Warto bowiem zapamiętać, że autyzm
autentyczni to nie tylko historie znanych ludzi, ale i sposób na oswajanie nas ze światem autyzmu. Nowy odcinek programu Autentyczni w Wielkanocny Poniedziałek, 1 kwietnia o 20 w TVN. A teraz sanatorium miłości, muzyka dla pani, jak zaimponować panią, ależ nic prostszego. Kuracjusze płci męskiej wykorzystają wizytę nieoczekiwanego gościa, jakim będzie jeden z muzyków zespołu Pectus. Tomasz Szczepanik pomoże im przećwiczyć romantyczne ballady, które zaśpiewają swoim wybrankom. Nie obędzie się bez odrobiny stresu, bo przecież nie każdy kuracjusz wierzy w swoje wokalne możliwości, ale śmiechu i radości będzie znacznie więcej. Oczywiście dzisiejszy odcinek to nie tylko wspólne śpiewanie, dojdzie do konfliktu, w którym trzeba będzie się uporać. Grupa wyjedzie też za miasto, żeby zakosztować przyjemności, jakie niosą ze sobą jazda konna i pluskanie się w jacuzzi. Nowy odcinek programu Sanatorium Miłości w Wielkanocny Poniedziałek, 1 kwietnia o 21.20 w TVP1. Ostatni rzut oka na dzisiejszą okładkę, ten teletydzień od dziś w sprzedaży. Więc przed nami Wielki Tydzień, właściwie rozpoczął się już Wielki Tydzień i w tym wydaniu teletygodnia program świąteczny. Tradycyjnie w święta pojawiają się specjalne odcinki programów, chociażby teleturniejów. Będą na przykład specjalne wydania odcinków Familiady. Wydaje mi się też, że Jaka to Melodia też będzie miała swoje świąteczne wydania, tylko po prostu o tym nie napisano. I będzie też wielkanocne wydanie teleturnieju Milionerzy. Oprócz tego oczywiście Wielki Piątek, Droga Krzyżowa z papieżem Franciszkiem, a także Misterium Męki Pańskiej. Natomiast w poniedziałek wielkanocny już tradycją jest, że w Polsacie jest Disney Day. Wtedy od samego rana do samego wieczora będzie można zobaczyć filmy Disneya. W tym roku chyba 5 filmów i do tego koncert spełnionych życzeń. I premierowo na otwartym kanale będzie można zobaczyć film Nasze Magiczne Encanto. Oprócz tego w wielkanocny poniedziałek będzie można zobaczyć kolejny odcinek programu Autentyczni. Tym razem gościem będzie Magda Gessler. A poza tym to oczywiście zazwyczaj w Wielkanoc są emitowane różne filmy, a także koncerty. Nie o wszystkim tutaj napisano, ale na pewno sporo takich propozycji. Poza tym oczywiście premiery na kanałach tematycznych i premiery na platformach streamingowych. Niedługo rozpoczyna się nowy miesiąc, więc tych premier też będzie trochę więcej. Oprócz tego nie zrezygnowano z emisji dwóch programów na okres świąteczny, czyli Mam Talent zostanie wyemitowany Wielką Sobotę o stałej porze, a także, co jest zaskoczeniem, bo wydawało mi się, że jednak chyba nie będzie w Wielkanoc Dancing with the Stars taniec z gwiazdami, jednak zdecydowano się na emisję tego programu, więc Wielkanoc pary też zatańczą. W ostatnim odcinku odpadły aż dwie pary, więc teraz tylko 8 par powalczy o pozostanie dalej w programie. Jeżeli chodzi o nowości, to prawdopodobnie w kolejnych tygodniach, tuż po Wielkanocy, jeszcze coś nowego w telewizji się pojawi. Póki co emitowane są programy, które miały swoje premiery na początku marca, nadal są emitowane i nawet nie zrezygnowano z emisji w Wielką Sobotę i w Wielkanoc. Kolejne odcinki programów będą emitowane, no bo po prostu telewizje liczą na to, że będzie wtedy dobra oglądalność, więc po co rezygnować z programu, który z odcinka na odcinek ma całkiem niezłą oglądalność. Miejsce tego puszczono by pewnie kolejną powtórkę jakiegoś filmu, który takiej oglądalności by pewnie nie zebrał. W dzisiejszym odcinku to by było wszystko. Z okazji zbliżających się świąt życzę Wam dużo zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności, smacznego jajka i mokrego śmigusa dyngusa. Kolejny odcinek w przyszłym tygodniu, wyjątkowo we wtorek. Do zobaczenia!